Ja się chciałem podzielić świadectwem, którym się jeszcze nie dzieliłem. Miało ono miejsce już jakiś czas temu. To było w Izraelu, kiedy byliśmy grupką ludzi z naszego kościoła właśnie w Izraelu. To było jakiś czas temu, nie wiem kiedy to było, w kwietniu, luty, marzec. Pamiętam wtedy, przeglądałem sobie telefon, leżałem na łóżku w takiej pozycji i czułem, że zaczyna mi drętwić ręka. No i to było takie drętwienie tutaj z łokcia do barku, bardzo silne, nie? I także bark mnie zaczynał boleć, także musiałem co chwilę zmieniać pozycję. Usiąść, później znowu się tak przekręcić. Kiedy w nocy spałem, ten bark mnie bolał. Kiedy jechałem samochodem, no to gdzieś tutaj ta ręka mi cały czas przeszkadzała. I to drętwienie było takie bardzo wyraźne, ono przechodziło mi tutaj przez całą rękę. Nie wiedziałem, co mam zrobić, no modliłem się o tą rękę, nie przestawało. W końcu ktoś mi polecił, kilka osób mi poleciło takiego fizjoterapeuta, żeby do niego pójść, on mnie tam wyszczela porządnie i będzie dobrze, nie? No i wyszczelał mnie porządnie, wyobracał na tym łóżku jak trzeba. No i co? No i wyszedłem, no to tak mi jeszcze bardziej bolało, ale myślałem, to jest to, nie? Może tak ma być, że wszystko wraca do normy. Jednak nie wróciło do normy, ręka bolała, trochę przestało, a później znowu zaczęło dużo bardziej boleć. No i pomyślałem sobie tak, dostałem taką informację, muszę iść do Izy i muszę jej powiedzieć, co mi się dzieje i ona się będzie o mnie modlić i to pomoże, nie? Poszedłem do Izy, powiedziałem jej, o co chodzi, pomodliła się o mnie i dopiero wtedy zaczął się prawdziwy ból. Taki ból, że nie szło go wytrzymać, ale ja wiedziałem, że ten ból jest bólem ku uzdrowieniu. Wiedziałem, że zostałem uzdrowiony. Za kilka dni po tym, jak się Iza o mnie pomodliła, bardzo mnie zaczęła ręka boleć. Jeżdżę samochodem, dostarczam do hurtowni towar. Kiedy jeździłem samochodem, to było najgorsze, a musiałem jechać. Trzymałem rękę opartą raz o okno, raz tak, nie szło jechać. Pamiętam, że miałem tak silny ból, że musiałem zatrzymać samochód, wejść do apteki po środki przeciwbólowe, bo nie mogłem wytrzymać. Ale wiedziałem, że zdrowieję. Za 3 dni ból zniknął całkowicie. Takie świadectwo.